Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile czasu marnujemy na bezsensowne rzeczy, zamiast naprawdę żyć? Żyjemy, jakbyśmy mieli przed sobą nieskończoną liczbę dni, a dopiero później zdajemy sobie sprawę, że zmarnowaliśmy lata na rzeczy, które naprawdę nie mają znaczenia. Pilnie strzeżemy naszych pieniędzy, ale pozwalamy, by czas uciekał nam przez palce, jakby nic nie znaczył. Wypełniamy dni zadaniami, które nie przybliżają nas do zrozumienia prawdziwego sensu życia. W swoim dziele O krótkości życia Seneca przypomina nam, że życie nie jest krótkie z natury. Po prostu większość z nas nie wie, jak z niego korzystać. Zachęca nas, by spojrzeć poza codzienne rozproszenia i zadać sobie pytanie, co naprawdę znaczy żyć. Ten materiał może zmienić Twoje podejście do życia i czasu. Większość ludzi narzeka, że życie jest zbyt krótkie i mija zbyt szybko. Ale życie nie jest krótkie, po prostu marnujemy jego większość. Życie jest wystarczająco długie, by osiągnąć wielkie rzeczy, jeśli dobrze je wykorzystamy. Ale gdy tracimy czas na luksusy i rozproszenia, zbyt późno zdajemy sobie sprawę, że już się skończyło. Życie nie jest krótkie, to my sprawiamy, że takie się wydaje. Tak jak pieniądze mogą szybko się skończyć, gdy są marnotrawione przez kogoś nierozsądnego, ale rosną, gdy są mądrze zarządzane, życie jest wystarczająco długie dla tych, którzy umieją je dobrze wykorzystać. Dlaczego obwiniamy życie? Życie jest hojne, jeśli umiesz z niego korzystać. Ale niektórzy ludzie są napędzani przez niekończącą się chciwość, podczas gdy inni zaplątują się w bezsensowną pracę. Niektórzy marnują się na piciu, inni na lenistwie. Niektórzy gonią za sławą, zależni od opinii innych, podczas gdy inni podróżują daleko i szeroko w pogoni za pieniędzmi. Niektórzy są opętani wojną, albo wyrządzając krzywdę, albo bojąc się jej. Wielu służy bogatym, podczas gdy inni zawsze gonią za tym, co mają inni, lub narzekają na swoje życie. Bez wyraźnego celu ludzie marnują życie na nieistotne rzeczy. Jak powiedział pewien poeta, część życia, którą naprawdę żyjemy, jest mała. Reszta to tylko marnowanie czasu. Jesteśmy uwięzieni przez nasze pragnienia i rozproszenia. Nawet ci, którzy wydają się odnosić sukcesy, często są przytłoczeni tym, co mają. Dla wielu bogactwo i ciągłe gonienie za uwagą lub przyjemnością stają się ciężarem, który odbiera im wolność. Ludzie nigdy nie pozwoliliby nikomu zabrać swojej własności bez walki, ale pozwalają innym przejąć ich życie bez wahania. Chronią swoje pieniądze, ale swobodnie oddają swój czas. Jedyną rzecz, którą powinniśmy pilnie strzec. Gdybym mógł porozmawiać z kimś, kto żył długo, poprosiłbym go, żeby spojrzał wstecz i pomyślał, ile czasu zostało zmarnowane na błahe rzeczy, ile dni minęło tak, jak chciałeś. Kiedy byłeś naprawdę wolny i skupiony na tym, co ważne, możesz zdać sobie sprawę, że żyłeś znacznie krócej, niż myślisz. Wielu żyje, jakby mieli żyć wiecznie, nie zdając sobie sprawy, ile czasu już minęło. Marnujemy czas, jakby był nieograniczony, chociaż każdy dzień może być naszym ostatnim. Często słyszy się ludzi mówiących, będę żył pełniej po 50 czy 60, ale skąd wiadomo, czy dożyją tak długo? To głupie odkładać życie na później, kiedy jest już prawie koniec. Niektórzy ludzie są najgorsi, bo cały czas spędzają na piciu i gonitwie za przyjemnościami. Inni mogą gonić za pustą sławą lub kierować się chciwością czy gniewem. To też są błędy, ale przynajmniej mają w sobie jakąś godność. Ale ci, którzy dbają tylko o jedzenie i przyjemności, są oznaczeni wstydem. Spójrz, jak ci ludzie spędzają czas, zajmując się pieniędzmi, zastawiając pułapki, szukając aprobaty, chodząc na kolacje, które są bardziej związane z interesami niż z przyjemnością. Niezależnie od tego, czy te działania są dobre czy złe, nie pozostawiają miejsca na oddech. Wszyscy zgadzają się, że niczego nie można zrobić dobrze, próbując robić zbyt wiele rzeczy naraz. Kiedy umysł jest podzielony na wiele zainteresowań, niczego nie pochłania głęboko. Paradoksalnie, osoba, która jest ciągle zajęta, ma najmniej czasu na życie. Naprawdę nauczenie się, jak żyć, zajmuje całe życie. A tak samo długo zajmuje nauka, jak umierać. Wielu mądrych ludzi po porzuceniu rozproszeń, pieniędzy i przyjemności skupiło się tylko na zrozumieniu, jak żyć, a jednak wielu z nich dochodzi do końca swojego życia,
przyznając, że wciąż nie rozumieją. Tylko ci, którzy pilnują swojego czasu i wznoszą się ponad ludzkie słabości, odkrywają, że ich życie jest długie, nie marnują go ani nie wymieniają. Dla tych ludzi życie jest więcej niż wystarczające. Nawet ci, którzy wydają się mieć wszystko, czasem zdają sobie sprawę, co stracili. Słyszysz, jak narzekają w swoim zapracowanym życiu: nie mam czasu na życie. Oczywiście, że nie masz. Wszyscy, którzy chcą twojej uwagi, odciągają cię od samego siebie. Jeśli spojrzysz wstecz, zobaczysz, że tylko niewielka część twojego życia naprawdę należała do ciebie. Większość ludzi biegnie przez życie, czekając na przyszłość, a jednocześnie zapominając o teraźniejszości. Ale ktoś, kto żyje każdego dnia tak, jakby to był jego ostatni, ani nie boi się, ani nie pragnie jutra. Doświadczył wszystkiego w pełni i nie pragnie już niczego. Dlatego nie myśl, że ktoś przeżył długie życie tylko dlatego, że ma siwe włosy i zmarszczki. Nie żył długo. Po prostu istniał przez długi czas. Życie ma trzy części: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Teraźniejszość jest krótka, przyszłość jest niepewna, ale przeszłość jest bezpieczna. To jedyna część życia poza zasięgiem losu. Ale zajęci ludzie tracą przeszłość, bo nie mają czasu, by się nad nią zastanowić. A nawet jeśli to robią, często jest to bolesne, więc tego unikają. Ludzie, którzy żyli w chciwości, dumie, zdradzie lub marnotrawstwie, boją się swoich wspomnień. Jednak przeszłość jest najbezpieczniejszą częścią życia, wolną od potrzeby, strachu czy choroby. To trwałe posiadanie, którego nie można zakłócić. Teraźniejszość jest jednak zawsze ulotna. Zajęci ludzie koncentrują się tylko na teraźniejszości, a nawet to zostaje im odebrane, bo są rozpraszani przez zbyt wiele rzeczy. Starsi ludzie często życzą sobie tylko kilku lat więcej. Udają, że są młodsi niż są, oszukując samych siebie, jakby mogli też oszukać los. Ale kiedy choroba przypomina im o ich śmiertelności, wpadają w panikę, czując, że są wyciągani z życia. Krzyczą, zdając sobie sprawę, że zmarnowali swoje życie i obiecują, że jeśli przeżyją, będą żyli inaczej. Dopiero wtedy widzą, jak bezsensowne były ich zmagania, ponieważ nawet nie cieszyli się tym, na co tak ciężko pracowali. Dla tych, którzy żyją prosto i unikają nadmiernej aktywności, życie jest wystarczające. Ich czas nie jest marnowany na innych, tracony przez przypadek czy rozpraszany. To jak stały dochód, który zawsze przynosi korzyści. Bez względu na to, jak mało mają czasu, to wystarcza. Gdy nadchodzi ich ostatni dzień, mądry człowiek spokojnie spotka się ze śmiercią. Możesz się zastanawiać, kogo mam na myśli, mówiąc zajęci. To nie tylko ci, którzy utknęli w zatłoczonych miejscach, otoczeni naśladowcami lub ciągani przez obowiązki towarzyskie. Nawet ludzie, którzy wydają się mieć wolny czas, często są pochłonięci własnymi rozproszeniami. Czy to w willi, czy leżąc na kanapie, wciąż są niespokojni i zmartwieni swoimi myślami. Ci ludzie nie mają prawdziwego wypoczynku, są tylko zajęci niczym. Pomyśl o kimś, kto spędza godziny na układaniu drogich kolekcji lub ktoś, kto siedzi godzinami na publicznych wydarzeniach, oglądając trywialne kłótnie. Czy ci, którzy spędzają niezliczone godziny u fryzjera lub martwią się swoim wyglądem, naprawdę odpoczywają? Nie, marnują swój czas. A co z ich obiadami? Nie relaksują się. Są obsesyjnie skupieni na tym, jak serwowane są dania i jak służący wykonują swoją pracę. Nawet w jedzeniu i piciu chcą się popisywać. Ludzie, którzy zapominają o przeszłości, zaniedbują teraźniejszość i boją się przyszłości. Żyją krótko i niespokojnie. Kiedy dochodzą do końca, zdają sobie sprawę zbyt późno, że spędzili dużo czasu, będąc zajętymi niczym. Narzekają, że godziny mijają powoli, ale gdy nie mają nic do roboty, stają się niespokojni i nie wiedzą, jak poradzić sobie z wolnym czasem. Szukają czegoś, co wypełni luki, pragnąc, by dni pomiędzy minęły szybko. Jednak czas, który cieszy, mija szybko, jeszcze bardziej skracany przez ich własną winę, ponieważ przeskakują z jednej przyjemności do drugiej, nigdy nie będąc naprawdę zadowolonym. Nawet ich przyjemności są pełne niepokoju i strachu, ciesząc się myślą, jak długo to potrwa. Ten strach doprowadził nawet potężnych ludzi do płaczu nad swoją władzą,
ponieważ obawiają się dnia, w którym się skończy. Ich radości są niestabilne, ponieważ zależą od rzeczy, które mogą łatwo się zmienić. Największe sukcesy przynoszą najwięcej niepokoju. Wszystko, co zdobyte przypadkiem, jest niestabilne, a im wyżej ktoś wzniesie się, tym dalej może spaść. Ci, którzy ciężko pracują, by zdobyć to, co chcą, muszą pracować jeszcze ciężej, by to utrzymać, prowadząc nieszczęśliwe i krótkie życie. Więc odsuń się od tłumu. Byłeś przytłoczony zbyt długo. Czas znaleźć spokojne miejsce. Nie sugeruję, żebyś nic nie robił lub marnował czas na lenistwo. To nie jest odpoczynek. Znajdziesz o wiele większe rzeczy do zrobienia w swoim czasie pokoju i spokoju niż kiedykolwiek robiłeś, będąc zajętym. Każdy, kto jest zawsze zajęty, jest nieszczęśliwy, ale najbardziej nieszczęśliwi są ci, którzy są zajęci dla kogoś innego, żyjąc według harmonogramu innych, kiedy spać, kiedy chodzić, nawet kogo kochać czy nienawidzić. Jeśli ci ludzie chcą wiedzieć, jak krótkie jest ich życie, powinni pomyśleć, jak mała jego część naprawdę należy do nich. Gdy widzisz kogoś na stanowisku władzy lub sławnego publicznie, nie zazdrość mu. Te rzeczy przychodzą kosztem życia. Marnują całe życie, żeby zdobyć rok, w którym będą rozpoznawani jako właściciele. Trudniej jest ludziom dać sobie wolny czas, niż przestrzegać prawa. Tymczasem odbierają sobie nawzajem spokój i szczęście, czyniąc się nieszczęśliwymi. Ich życie jest bez celu, bez przyjemności, bez poprawy umysłu. Nikt nie myśli o śmierci, nikt nie przestaje mieć nadziei na rzeczy odległe w przyszłości. Niektórzy nawet planują rzeczy poza swoim życiem, jak budowanie ogromnych grobowców czy zamawianie publicznych dzieł i wystawnych pogrzebów, ale takie pogrzeby powinny być skromne, jakby osoba żyła tylko krótko. Ludzie, którzy spędzają czas, przygotowując się do lepszego życia w przyszłości, marnują swoje życie. Ciągle planują przyszłość i tracą dzisiejszy dzień. Największą przeszkodą w życiu jest oczekiwanie na coś później i marnowanie dzisiejszego dnia. Wszystko, co przyszłe, jest niepewne. Żyj teraz. Życie jak podróż szybko mija, czy to w stanie czuwania, czy snu, a ci, którzy są zawsze zajęci, uświadamiają to sobie dopiero na końcu. Niektórzy spędzają życie martwiąc się o rzeczy, których nie mogą kontrolować. Mają nadzieję na przyszłe szczęście i komfort, stale pracując i planując, ale to jest głupie. Zapominają, że życie, gdy już minie, nie może być odzyskane. Czas spędzony na niepokoju lub przygotowaniach do lepszej przyszłości nigdy nie przynosi trwałego spokoju. Życie ma być przeżywane teraz, wolne od niepotrzebnych zmartwień. Prawdziwy spokój pochodzi z oddalenia się od tłumu i znalezienia spokoju w samotności. To nie lenistwo ani nic nie robienie, ale raczej skupienie się na znaczących i satysfakcjonujących działaniach. Kiedy uwolnimy się od zajętości życia, znajdziemy bardziej wartościowe zajęcia. Najbardziej nieszczęśliwi są ci, którzy żyją w tempie innych, podporządkowani rozkazom nawet w najosobistszych decyzjach, takich jak to, kogo kochać czy nienawidzić. Jeśli przemyślą swoje życie, zobaczą, jak mała jego część naprawdę należy do nich. Prawdziwa mądrość nie polega na zazdrości tym, którzy mają sławę czy władzę. Te osiągnięcia często przychodzą kosztem pełnego życia. Ludzie marnują swoje życie dla uznania, ale prawdziwe życie znajduje się w wolności i spokoju, a nie w nieustannej pogoni za zewnętrznym sukcesem. Przekaz Seneki jest jasny. Życie jest tak krótkie, jak my je czynimy. Gdy pędzimy przez nasze dni, nerwowo goniąc sukces, bogactwo lub ulotne przyjemności, zapominamy, że prawdziwe życie dzieje się teraz, w chwilach, które wybieramy, by docenić lub przeoczyć. Prawdziwa mądrość polega na uznaniu, że naszym najcenniejszym zasobem nie są pieniądze ani władza, ale czas. Kluczem jest mądre inwestowanie naszego czasu, skupienie się na tym, co naprawdę ważne, i nauka pełnego życia w teraźniejszości. Jeśli podobało Ci się to zagłębienie w mądrości Seneki, polub ten film i subskrybuj kanał, aby wspólnie budować drogę do mądrości.